Witam. W części drugiej programu tematu Niewola kobiet. W poprzednim programie, właśnie pod tym tytułem, poruszyłam m.in. problem tego, że kobiety mają do wyboru albo realizację twórczą i intelektualną, albo bycie matką. Mnóstwo kobiet, żeby nie powiedzieć większość, zostaje matkami wbrew swojemu świadomemu wyborowi. Po prostu ciąża jest z tak zwanej wpadki. Jak już się przypadkowo w nią zajdzie, to nie ma odwrotu. Aborcja jest zakazana, nawet gdy płód jest mocno uszkodzony. W takiej sytuacji kobieta jest załatwiona na całe życie. Można powiedzieć, że to karma. Ale takie tłumaczenie do niczego nie prowadzi. Chcemy bowiem zmienić ten świat i wyprowadzić go z tego obłędnego karmicznego zafiksowania. Nie bez powodu nazywa się to kołem karmicznym, czyli kołem zamkniętym. W kółko i w kółko to samo. Taka traumatyczna sytuacja jak poświęcenie życia istocie ludzkiej o charakterze roślinki prowadzi bowiem do kolejnych karmicznych fiksacji i tak w nieskończoność. Przestańmy wreszcie tworzyć sytuacje produkujące lusz. Co to jest, wyjaśniłam w filmie poprzednim Niewola kobiet, w pierwszej części. Teraz już będzie taka możliwość, żeby z tego wyjść, żeby się z tego wyplątać. Wejście świata na wyższą formę bytowania, czyli wyższy poziom wibracyjny, pozwala, a nawet zobowiązuje nas do szukania innych rozwiązań. Bycie matką, nawet wspaniałego dziecka, również blokuje życie kobiety na wiele lat. Jakie tu jest wyjście, bo dzieci rodzić trzeba i wychowywać też. Poza tym, że dziecko jest kłopotem, jest również wielką wartością. Proponuję Państwu na ten temat dyskusję na Facebooku, na stronie telewizji Wiktoria. Więc zapraszam na taką dyskusję. Może coś wymyślimy wspólnie, a na pewno wymieniły się opiniami i doświadczeniami, z których będzie można wyciągnąć wnioski o tym, jak ten problem jest odczuwany i czy rzeczywiście jest. Wiele bowiem kobiet bardzo chce mieć dzieci i jak ich nie ma, to ten fakt jest odczuwany jako trauma. Tylko że tak czy owak skutek jest taki, że kobieta wydaje na siebie wyrok wieloletniego więzienia i w trakcie tego wyroku nie jest bynajmniej szczęśliwa. Okazuje się, że cacko, za którym żądza chciwie goni, przestaje błyszczeć, gdy je mamy w dłoni. Powiedział to Lord Gordon Byron. Kobieta nie spodziewała się aż takiego obowiązku i zniewolenia tym obowiązkiem. Planując dziecko. Jakie byłyby wyjścia z tej sytuacji? Można by powiedzieć, jak nie chcesz mieć dzieci, to nie uprawiaj seksu. Ale to nie jest wyjście. Choćby kobieta była w tym względzie bardzo niechętna, to jej partner najczęściej ma zupełnie inne podejście. Środki antykoncepcyjne? Te skuteczne niektórym bardzo szkodzą, a te, co nie szkodzą, są nieskuteczne. Ale też nie chodzi o to, bo przecież jak nie będą kobiety rodzić dzieci i się nimi troskliwie opiekować, to ludzkość zginie. Nie wystarczy przecież dziecka urodzić, a żeby wyrósł z dziecka pełnowartościowy i szczęśliwy człowiek, niewyposażony na samym starcie w stek traum, to trzeba bardzo profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem podejść do jego wychowania. Matka sfrustrowana, mająca poczucie krzywdy, zniecierpliwiona i nie znająca się na wychowaniu, tak aby dziecku nie narobić traum, nie podoła temu zadaniu. Ciekawe i bezdennie głupie jest to, że tak ważne zadanie jak tworzenie nowego człowieka powierza się komukolwiek.
Nie potrzeba wykazać się tutaj żadnymi kwalifikacjami psychicznymi ani żadną wiedzą. Ciekawe, bo do wszystkich innych czynności znacznie prostszych i znacznie mniej odpowiedzialnych trzeba mieć uprawnienia. Niemalże do kopania rowów trzeba mieć szkolenia, a do wychowywania dzieci żadnych szkoleń się nie przechodzi. Potem skutek jest taki, że tworzymy człowieka, który jest od razu psychicznie uszkodzony. Wiem coś o tym, bo prowadzę sesje terapeutyczne i bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś nie miał blokujących go traum z dzieciństwa spowodowanych niewłaściwym podejściem rodziców i środowiska. Potem taki młody, już uszkodzony człowiek dostaje się w ręce sfrustrowanych i również straumatyzowanych w dzieciństwie nauczycieli. I mamy to, co mamy. Jedno wielkie nieszczęście i świat pełen okrucieństwa. Jakie jest tego wyjście? Mam tu jakieś propozycje, to są moje propozycje. I różnie można się do tego odnieść i właśnie proponuję Państwu, żebyście się do tego odnosili. Po pierwsze, zapomnieć i wykasować przekonania tego Matrixa wpojone przez tych, którzy dbają o produkcję luszu. Jakie to przekonania? Ano tak, pierwsze, każda kobieta powinna mieć dzieci. Kobieta nie nadaje się do rządzenia i pełnienia odpowiedzialnych stanowisk właśnie dlatego chociażby, że ma obowiązki wobec dzieci, no i wobec męża. Dzieci to wielkie szczęście i należy go zaznać, choćby nie miało się na to zupełnie ochoty. Aborcja to morderstwo. Nawet skuteczna antykoncepcja jest niemoralna. Rodzice wiedzą, jak najlepiej dziecko wychowywać. Nie potrzebują edukacji w tym względzie. Dzieckiem powinna zajmować się głównie matka. To tylko niektóre zgubne przekonania. Po drugie, konieczne jest świadome macierzyństwo. Kobieta i jej partner z pełną odpowiedzialnością i wiedzą podejmują się zadania stworzenia, uwaga, nowego człowieka. Muszą mieć świadomość tego, że dziecko to nie zabawka, ani zaspokojenie biologicznych instynktów rozmnażania, ani nie jest to obowiązek społeczny w celu zaspokojenia przekonań i chęci rodziny do posiadania potomka. Nie może to być konieczność wynikająca z przypadkowej ciąży, która niewątpliwie pokrzyżuje plany życiowe rodziców, a przede wszystkim kobiety, i na samym początku wywoła ogromny stres i niechęć do dziecka. Rodzice muszą mieć świadomość, że tworzą przyszłego człowieka i albo stworzą istotę szczęśliwą i przydatną społeczeństwu, albo stworzą kogoś, kto będzie problemem sam dla siebie i świata. Niektórzy będą się zżymać na takie postawienie sprawy, mówiąc, że decydowanie o ludziach i ich losach leży w gestii Boga. Tylko że Bóg to również my. Ci, co twierdzą inaczej, służą jakiemuś dziwnemu Bogowi. Bogowi, który od nas żąda luszu. Czyżby ten prawdziwy Bóg był usatysfakcjonowany tym, że zadajemy sobie nawzajem cierpienie? Nie. Mamy prawo, a nawet obowiązek tworzenia świata jak najlepszego. Taki jest kierunek ewolucji. No i trzeci warunek. Proponuję hasło: wszystkie dzieci są nasze. Rodzice nie powinni zostać sami z obowiązkiem tworzenia człowieka i ponoszenia wszelkich ciężarów tego odpowiedzialnego zadania. Powinni mieć wsparcie całej rodziny, sąsiadów, państwa i narodu, bo przecież ten przyszły człowiek będzie jego częścią, będzie obywatelem świata, a nie tylko dzieckiem swoich rodziców. Teraz rodziny są pozamykane w swoich ciasnych mieszkankach, w izolacji od reszty ludzi, szczególnie w tym momencie. Ale nie tylko o to chodzi. Tak się porobiło od dawna, że ludzie, szczególnie w dużych miastach, żyją jak pustelnicy w tłumie. Zaganiani, zajęci tylko własnymi problemami i walką o byt, chociaż wcale tak bardzo walczyć nie muszą.
Może by tak wrócić do dawnych zwyczajów, że dzieci były wychowywane wspólnie, ale do tego jest potrzebna inna organizacja społeczeństwa. Organizacja prowadząca do zacieśnienia relacji. Zacieśnienia relacji. Jednym z celów tego, co w tej chwili się dzieje, jest doprowadzenie ludzi i społeczeństw do stanu, w którym relacje całkowicie runą. Będzie to niewyobrażalna katastrofa. Znacznie gorsze tego będą skutki niż skutki samej choroby, niby przez którą to się dzieje. Nie możemy do tego dopuścić, nie pozwolić na to tym bandyckim organizatorom tej katastrofy. Tak na marginesie tematu, o którym mówimy, jest tu przedziwna sprzeczność. Z jednej strony każą się rozmnażać na potęgę, a z drugiej mordują na potęgę przez trucie i niszczenie ludzi wszystkimi metodami. Dziecko ledwo tylko główkę wystawi na świat, jest trute ogromnymi dawkami groźnych trucizn zawartych w tak zwanych szczepionkach. Co to ma znaczyć? Czy to jest szaleństwo, czy taktyka? No, ja bym powiedziała, że jest to taktyka szaleńców. A wracając do tematu. Matka z dziećmi nie powinna zostać sama, bo to wpłynie bardzo źle na nią, a w konsekwencji i na dzieci. Rodzice powinni mieć dostęp, a nawet obowiązek edukacji w psychologii dziecięcej i rozwojowej. Dzieckiem powinno się zajmować kilka osób. Jedna nie da rady, a teraz musi. Skutki są rujnujące dla matki i dzieci. Oczywiście są od tego wyjątki. Są kobiety, które doskonale realizują się w tej roli i tylko w tej roli, ale wydaje mi się, że jest ich mniejszość. Nie wiem, czy Państwo zgadzacie się ze mną. Zapraszam wobec tego do dyskusji na Facebooku na stronie TV Victoria. Dziękuję bardzo.